Ochrona w kinie ma bardzo ciężką pracę. Robimy burzę mózgów na temat tego, jak trzymać zombie z daleka od kina. Ale nie powinniśmy byli nazywać tego burzą mózgów, bo mózgi zawsze przyciągają zombie. Filmy zombie to klasyka, ale nie wszyscy chcieliby zobaczyć zombie w rzeczywistości. Na przykład nikt nie chce zobaczyć Julii w kinie. Zombie powinny zostać na ekranie, a nie siedzieć na kinowych fotelach. Jeśli zombiaki zaczną się pojawiać podczas filmów, kino zbankrutuje. Ivy nie pozwoli, żeby tak się stało. Wybacz, zombie. Żegnam. Żadnych zombie podczas filmu. Na pewno nie, kiedy Ivy ma straż. To znów ta zombie. Ivy coś podejrzewa. Zombiakom wstęp wzbroniony. Ale zombie zaprzecza. Ivy zna łatwy test. Wybierz kartę z ludzkim jedzeniem. Ale dla zombie to wszystko jedno. Julia nie ma dziś szczęścia. Faza druga. To film dla dorosłych. Zombina a zombiliera. Urodzona w 1999. Okej. Wygląda w porządku. Zdałaś test. Miłego oglądania. Ten test potrzebuje poprawek. Ten dowód był fałszywy. Julia za życia kochała filmy. Ale teraz jako zombie ma problemy z chodzeniem do kina. Chyba chce się zemścić. Powiedziała ochronie, że ten koleś też jest zombie. Naprawdę tak wygląda. Ach, ta dzisiejsza młodzież. Cyfrowe zombie. Nigdzie nie chodzą bez swoich gadżetów. Antek jest na randce. Zombie? Ochrona nie jest taka pewna. What? Antek, poważnie. Co ty gadasz? Nie wyspała się? Całą noc się uczyła? Może to i prawda. Kiedy Ivy się nie wysypia, też wygląda jak zombie. I te gałki oczne. Nie dość, że im uwierzyła, to jeszcze dała jej kawę. Jest taka miła. A ludzie mówią, że ochrona nie ma serca. Co się dzieje? Naprawdę jest bez serca. Zombie nadal wstęp wzbroniony. Ale Julia wciąż próbuje wejść na salę kinową. Nie idzie jej za dobrze. Tak to na pewno nie wejdzie. Chyba, że ktoś ją wrzuci. Ludzie zajmują miejsca. To świetny moment na rzut. Ale ma cela. I Jula ląduje w koszu. Albo w kubełku popcornu. Ale fuks. Dobrze jest przyjaźnić się z koszykarzem. Niektórzy to mają tupet. Próbujesz przeskoczyć kolejkę? To nie do pomyślenia w kinie. Zombie też tak swoją drogą. Ile razy mam cię tego uczyć, Jula? Zombiakom wstęp wzbroniony. Wróć do żywych i przyjdź znowu. Kogo obchodzi popcorn? Fuj! Wkładasz oczy do popcornu? To obleśne. Ale działa. Skoro cała zombie nie może wejść, to chociaż wejdą jej oczy. Zasady są po to, żeby je łamać. Przynajmniej Jula tak uważa. Ups, czas na niespodziankę. Jacek, myślałam, że lubisz horrory. Jak tym razem zombie spróbuje wejść? Bluza z kapturem? Myślisz, że jeśli zakryjesz twarz, nikt cię nie zauważy? Twój chód cię zdradził. Ivy się zorientowała. Teraz musisz się wytłumaczyć, dlaczego tak chodzisz. Może powiedz, że się poobijałaś. Ale Ivy już spieszy na ratunek. Nie ma co się opierać. Ivy to przeszkolona masażystka. Noga Juli zaraz odpadnie. Zaraz, ty jesteś zombie. Znasz zasady. Żadnych zombie podczas filmu. Zabieraj nogę i spadaj stąd. Wow, wszyscy są tacy szczęśliwi. Ta komedia o zombie musiała w końcu wejść do kin. Ale czy nasza zombiera z sąsiedztwa uzna żarty za śmieszne? Nie wygląda na to. Ciężko nie słyszeć jej płaczu. Co tu się dzieje? Dla Julii to niemiłe, bo ten film przypomina jej o jej prawujku. Julii jest bardzo smutno.
kolejny dzień, kolejna szansa na włamanie się do kina dla Julii. Wybacz, Jula, zasady to zasady. Zombie nadal wstęp wzbroniony. Oczywiście jest zawiedziona. Czy znów spróbuje wejść? Numer z oczami już zrobiła. Ale to nowa strategia. Jula roluje je do kina. Niestety nie ma tu nikogo, kto mógłby podziwiać ten genialny przebłysk. Ale oczy już prawie są na miejscu. Pozostali widzowie są pod wrażeniem pięknych oczu Julii. Myślę, że to jakaś zabawka. Julia tym razem nie obejrzy filmu. Jeśli jesteś zombie, musisz wciąż wymyślać nowe sposoby na wejście do kina. Bo jeśli nie masz planu akcji, jak masz obejrzeć film? Dobrze, że Julia ma pomocnych przyjaciół. Na przykład spróbują wnieść ją w plecaku dla kotów. Ale się nie mieści. Czy to ją kiedykolwiek powstrzymało? Spójrzcie! Plecak jakby był do tego stworzony. Tylko nie zapomnij go wyprać. I nie zapomnijcie pozbierać resztek Julii. Ale to może poczekać. Jak na razie oglądajcie film. Co to za film tym razem? Ivy jest dziś w kiepskim humorze. Ale wpuszcza Julię. Wow, ale szok! Czyli droga wolna. Nie możesz uwierzyć swojemu szczęściu. Ale co to jest? Babeczka muszczek? To już przesada. Żadnego jedzenia w kinie. Będziesz głodna. Po przegapionej szansie na obejrzenie Mózgów 4 Julia nadrabia, oglądając inne filmy. Ostatnio nie miała wiele szczęścia. Skończył jej się nawet popcorn. Na szczęście jej sąsiad ma go pod dostatkiem. Może się poczęstować. Nie obrazi się. Ale przez przypadek zostawiła mu prezent. Swój palec! Jeśli coś od kogoś bierzesz, spróbuj nie zostawiać mu pamiątek. O rany, wystraszył się. I teraz wszyscy wiedzą, że na sali jest zombie. Biedak tak się przeraził, że nie może przestać krzyczeć. Ivy myśli, że stracił głowę. I radzi mu wizytę u terapeuty. A Jula zje resztę popcornu. Dziś grają kolejny film o zombie. Julii pewnie uda się wejść na salę. Chociaż to wbrew zasadom. Bo to ona jest gwiazdą. Nie można powiedzieć gwieździe filmu, że nie może wejść. Tak, racja. Ivy, szybko, nie przegap tej szansy. Zrób sobie z gwiazdą selfie. Ale jest przyzwyczajona do tej uwagi. Teraz nie ukryje się przed fanami. Teren czysty. Chociaż raczej nie obejrzy filmu w spokoju. Musi podpisywać autografy. Taka jest cena sławy. Ale warto. Tego gościa już znamy. Ale gdzie jest Jula? Skąd on wziął dziecko? Ono gryzie? A, to głowa Julii. Kuma, musisz zrobić coś z tym palcem, Ivy. No, może kiedy lepiej się poczujesz. O, za późno. Teraz wszystko się zmieniło. Od teraz tylko zombie mogą wchodzić do kina. A zwykli ludzie łamią zasady. Ale ten gość ma pomysł. Świetna strategia! Ivy nic nie podejrzewa po zobaczeniu odbicia w lustrze. A on się wślizgnął. Ivy, gdzie idziesz? Zombiakom wstęp wzbroniony. Teraz będziesz ochroną tego kina na zawsze.
Podobała Ci się nasza historia o zombie Julii? Daj nam znać w komentarzach, jak Ty pomógłbyś zombie wejść na salę kinową. Nie zapomnij dać nam lajka, żeby nie przegapić nowych filmików.